został pan wybrany najlepszym menadżerem bankowym wśród bankowców spółdzielczych w roku 2016 w plebiscycie Gazety Bankowej. Proszę mi powiedzieć, mówił pan o tym, że inaczej się zarządza dużym bankiem komercyjnym, a inaczej nieco mniejszym bankiem spółdzielczym. Jak właśnie wygląda zarządzanie małym bankiem spółdzielczym? Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, kapitule, która mi to przyznała. I rzeczywiście zarządzanie w banku spółdzielczym istotnie różni się od zarządzania w dużym banku komercyjnym, nie tylko ze względu na wielkość zasobów, którymi się zarządza, ale też na cele, jakie zamierza się osiągnąć. Najczęściej kojarzy się zarządzanie osiąganiem najwyższych zysków, a w bankowości spółdzielczej, oprócz właśnie osiągania zysków, zarządza się też całą sferą współdziałania ze środowiskiem lokalnym w celu dobrego wykorzystania tych zasobów i przeznaczania nawet części zasobów na wspieranie różnego rodzaju inicjatyw takich środowiskowych, służących i członkom banku, i klientom, ale także szerszym środowiskom i szerszym zespołom osób, które na tym terenie pracują i żyją. Wieś, bo na takim terenie działa bank spółdzielczy w Czarnkowie, no, ma też specyficzne uwarunkowania funkcjonowania i oczekuje szybkiej obsługi, ale też bardzo rzetelnej obsługi poprzez oferowanie produktów, które nie zawierają żadnych niespodzianek. Powiedziałbym takich bardzo rzetelnych produktów, których nic nie może zaskoczyć. I to jest właśnie takie bardzo, bardzo cenne. No a samo zarządzanie nie jest możliwe bez współdziałania, ponieważ te zasoby, które bank dysponuje, mimo że nie jest wcale małym bankiem spółdzielczym, no nie pozwalają na uzyskiwanie bardzo dużych efektów i już z samej idei spółdzielczej wynika współdziałanie. Współdziałanie w swoim środowisku, współdziałanie z członkami, zespołem pracowników, ale też z klientami, no a najlepsze i najkonieczne jest współdziałanie przynoszące największe efekty w grupie zrzeszeniowej, w spółdzielczej grupie bankowej, a w niektórych obszarach również w całym sektorze spółdzielczym. Banki duże, komercyjne działają samodzielnie. My działamy poprzez współdziałanie z innymi uczestnikami, czy z innymi bankami, czy z innymi nawet instytucjami wspierającymi naszą działalność. Kilkanaście lat temu wydawało się, że banki spółdzielcze też dosyć szybko znikną z naszego rynku. Widzę, że sobie całkiem nieźle radzą i trwają. Teraz ostatnio przeczytałem, że w Niemczech banki spółdzielcze mają lepsze wyniki jako całość, jako grupa właśnie niż banki komercyjne, które mają poważne problemy. Jak pan ocenia, czy przyszłość banków spółdzielczych to jest właśnie ta coraz lepsza sytuacja, czy też może jednak są zagrożenia? Niewątpliwie są zagrożenia. Te zagrożenia w części to są historyczne, bo trudno dosyć porównywać drogę rozwoju banków spółdzielczych, na przykład niemieckich, o których pan mówi, i polskich. Polskie banki spółdzielcze właściwie działają na swoim rozrachunku gospodarczym dopiero od 25 lat. I od zupełnie niedawna zaczęły tworzyć systemy ochrony instytucjonalnej, to znaczy wzajemnego współodpowiadania za swoje działanie i wspierania się w trudnych sytuacjach, ale z drugiej strony pozwalające na właśnie tą lepszą efektywność w wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują, w szczególności zasobów kapitałowych, ale też w wykonywaniu tych różnych, stale przerastających obowiązków w zakresie i sprawozdawczości, i w zakresie nadzorowania i zarządzania ryzykami. Myślę, że banki spółdzielcze uporają się z wszystkimi tymi problemami i nic nie zagraża jego trwaniu, chociaż na pewno będą musiały się przekształcać, będą musiały podejmować inne sposoby istnienia na rynku, bo tego klienci również banków spółdzielczych oczekują nowych rozwiązań, nowych produktów i szybkiej, rzetelnej obsługi. A proszę mi powiedzieć, bo jedną z takich cech szczególnych banków spółdzielczych, zwłaszcza w Polsce, jest to, że one działają jakby w takim znanym środowisku. No, tak naprawdę ludzie, którzy dają kredyt, znają tych, którzy ten kredyt biorą. Jak wygląda funkcjonowanie? Czy to ułatwia, czy raczej utrudnia właśnie działanie bankowcowi? Fakt, że tak naprawdę poruszamy się w bardzo znanym środowisku wśród ludzi, których znamy.
Na pewno jest to pewnego rodzaju ograniczenie ze względu na to, na obszar działania, jaki jest przypisany bankom spółdzielczym, bo niewiele banków spółdzielczych ma możliwość działania na terenie na przykład całego kraju. Stąd też dobór klientów w niektórych przypadkach właśnie jest dosyć ograniczony. Natomiast samo funkcjonowanie w tym lokalnym środowisku no jest ogromną zaletą, ponieważ pozwala dobierać klientów w taki sposób, aby generować jak najmniejsze ryzyko, ale z drugiej strony oferować tym klientom produkty takich, jakich oni oczekują. Nawet dostosować produkty w zupełnie indywidualny sposób do potrzeb klienta po to, aby wspólnie uzyskać efekt, aby uzyskał ten zamierzony efekt klient, który inwestuje środki, ale również, żeby bank mógł zrealizować swoje zamierzenia, swoje cele biznesowe, tak można powiedzieć, a potem część tych efektów przeznaczyć na wspieranie tego lokalnego już w szerokim zakresie środowiska.